Cześć, dzień dobry, witajcie z tej strony Mafia Scholec i witam was dnia trzeciego w kolejnym vlogu za Zim. Całe rączki Mr. Damo 15 przyjechał. Adaś wczoraj mnie zaskoczył, wieczorkiem sobie dojechał. Czekaj, bo ja będziemy się łamać tam, jo. Weź ty bardziej, ja wtedy popcham, a ty tam mordo kieruj. Uważaj na truskawki, matka będzie krzyczała. Udało się chyba. Czemu znów się podpychamy pod zgrabiarkę? Z racji tego, że jeszcze wczoraj dokosiliśmy trochę z pszenicy słomy, a już proszę ja was bardzo, sum siod napiero i prasuje nam od samego rana. Dawaj ten, no bo od razu podepchnę, po co będę cofał. To jest taki sprzęcior, gdzie i można sobie to samemu poustawiać, co mnie to mega cieszy. Do przodu, do tyłu, na bok. Dobra, już nie ma problemu. Jedziemy sobie teraz to podgarnąć, później będziemy dalej ciąć pszenicę. Pszenica ciężko ocenić, jak skosimy te 2 hektary. Będzie widać, na razie mamy 4 zbiorniki. Adaś, bierz drona i jedziemy. Tak. Adaś dzisiaj będzie testował nowego drona. Jest to gdzieś tu rzucić. Ciężko, na razie co? Lepiej go kurwa trzymaj może. Chyba nie chcesz usiąść sobie, nie chcesz? Niewygodnie. Dobra. Po pół roku testu drona robię. Lepiej później niż stanę. Czekajcie, myślę, którędy pojechać i pojedziemy chyba tam. Z racji tego, że tu już mogą leżeć belki, będzie mi ciężko przejechać. Choć sobie poprzeczniaki ładnie odgrabiłem. No i a propos, wracając do pszenicy. Ciężko mówię na razie ocenić, bo są 4 przejazdy, na pewno sobie mniej niż przeżyto. Bo jest o wiele mniejsze ziarnko.
mówisz, mordo? Adaś, tak jak mówiłem, przyjechał sobie teraz do mnie, ogarniemy co trzeba przy takich pogodach, jak się nadają, oprócz tej burzy niedzielnej. No to powiem wam szczerze, że powinniśmy w następnym tygodniu machnąć tą moją mieszankę, bo naprawdę ta pszenica sobie nie dochodzi. Cyk. Pięknie bardzo to zrobię. Ja jestem ciekawy tego drona, to weź odpolej to. Ja będę zwijał akurat tu poprzecznie, jak zrobię. Godosz? Zobaczymy, jak one sobie będą radzić. Dobra, myślę, że tak wystarczy. Ja napieram, proszę ciebie, a ty testuj. Wariacie. Akurat jechaliśmy, tata podjechał. Zgrabiarkę mamy już złożoną. O, po dwa pokosy wyszły, więc spoko. O, lesieczka. Idziemy zobaczyć, jak beleczki. Ale pięknie się będzie ładować, nie ma co się zrywać. Jak mama ma do oprzątania, to sam raz dla niej takie będą. Gitara. Jedziemy po przyczepy. O, jeszcze proszę bardzo, sianko. Sianko. Chłopie inno będą latać. Tylko dresy trzeba założyć i koszulę franelową. Dobra, napieramy dalej, ojciec niech kosi. Jakieś dźwięki słychać z dala, ojciec z WMF-em. Aż się kurzy, tak, tak. Tata sobie sypie, przyczepę mu podstawiliśmy, a my zaczynamy zbierać. Nie mam pojęcia, ile wyszło. Prasował godzinę 20. Więc chwila zeszła, wszystkiego nie doprasowaliśmy, bo nie obstawialiśmy, że aż tyle tego będzie. Jest zrobione, zobaczymy, zależy. Włożymy to na stodołę, wtedy będzie wiadomo, czy doprasowywać tą resztę, bo jest zwinięte, czy też nie, my już sobie tniemy sieczkarnią, jak widzieliście. Dzisiaj pasek nam spadł od sieczkarni i nam się kombaj zabił trochę w środku, ale żeśmy moment go zreanimowali i ogień dalej pole. Ciekawe, która jest w ogóle godzina. O, tak na spokojnie sobie jedyneczką siostra pojeżdża. O, i kolejny zbiorniczek, cyk. O, jeszcze tu godzinka i ma ścięte gdzieś. O, ta się trochę tak rozwala. O kurwa, wpadłem w dziurę lisią. Teraz same popierdły takie. Dobra, będziemy tak je stawiać. Powiem wam, że źle mi nie wyszło. Układam drugi rok dopiero. A co ta zresztą tego układania tu jest? Tego układania nie można nazwać wrzuceniem, że tak powiem. Bo są ludzie, którzy potrafią to układać. Ja takim nie jestem. Kurwa, tam powoli, bo spodnę zaraz. Ale fajnie, nie spieszy nam się. Na spokojnie możemy sobie działać. Ważne, że już ma nam kto pojeżdżać. No szkoda, że z nami nie ma Bronka. To już w ogóle by było zajebiście. Ja już nie pamiętam, kiedy Bronek był na żniwach tak porządnie, chyba ze 3 lata do tyłu, jak jeszcze z Mokrzynie nie robił. No ale wiadomo, tak chłopaki, najbardziej to było 2 lata temu. Chłopaki już ostatnio wyjechali sobie, ale na usługi niestety tylko. U nas jeszcze może Przężyto będzie się w Mokrzynie nadawało do cięcia w poniedziałek. To będzie pierwsze ze zbóż w ogóle w Mokrzynie, później prawdopodobnie żyto hybrydowe, które no póki co wygląda najładniej z tego wszystkiego, ale to dopiero się okaże, jak będzie w zbiorniku. Tak samo no nie chcę oceniać swojego, no bo wygląda słabo. No i wygląda ładnie jak na polu. Po sprawdzeniu kłosa wygląda już nieco gorzej, ale zobaczymy, może w zbiorniku i na przyczepie będzie wyglądało to całkiem przyzwoicie. No mówię, jeden rok wypala zimowe, jeden rok wypala wiosenne, jednego roku wypali wszystko, jednego nie wypali nic w zależności od pogody. A sami wiecie, jakie te pogody no w tych sezonach ostatnio są. O nas już chodzili ostatnio o wnioski o suszowe. Sprawdzali, zobaczymy, czy coś przyznadzą. Jak nie przyznadzą, to będą wciry mieli. Bo nie powiem, ładnie wszystko na wiosnę sobie wykiełkowało, schody były naprawdę ładne. Więc to jest, tylko po prostu te kłosy są puste, dlatego że zabrakło znów wody w tak ważnym momencie. Tatko coś tam dolewa. O, bodaj żeby tak było cały czas. To aż się chce, trochę wiaterek jest. Zobacz, jakie góry.
powoli tu, nie? No jo, ale to nie są chmury burzowe, nic na dzisiaj przynajmniej nie nadają. Ale zobacz jak z rana czyściutko. No, takie ładne niebo było raniutko. Z rana czysto, a teraz już się robi. Ty, powinniśmy dwa wrzucić. Jakbyśmy po dwa brali na jedną, to kurde bym był naprawdę szczęśliwy, jakby mi się tak udało ułożyć. Ta pierwsza jest bardzo rzadka. No to w nią wjedziemy i wtedy będziemy wiedzieli, czy uda nam się dwa, czy nie. Bo jak ten rzadki się uda wrzucić, to już jakoś to będzie szło. Kurwa, szwagier. Ostatnie weleczki. Dwa pełne, jak sobie weźmiemy, to na spokojnie będziemy w stanie je zebrać. Bo wzięliśmy ten taki mniejszy, co praktycznie wychodziła jedna na trzy belki, a teraz jeszcze dozbieraliśmy sobie poprzeczniak. I mykamy do domku. Coś taty nie widzę, czyżby zjechał? Bo chwilę go już nie ma. Ty, z tamtej strony trzeba było ci wrzucić, czy nie? Co jeszcze? No, tam widzę jeszcze. Ile jest? Jedna. A no dobra, to dawaj Jomi. I styknie. No kurde, tak pali, że nie wyobrażacie sobie. Mam naszyjnik, to podejrzewam, ale mi głowę utnie. Muszę go zdjąć jak najprędzej do domu, jak pojadę. Dobra. Tu sobie w miarę zejście zrobiłem. Prosto.
Dużo? Poczekaj. To nie problem nadstawić. Troszeczkę. Dobra. Dobra, to byleby cofnąć tak. To później już dostawimy. Ale mogę trochę odbić już. Co? Nie słyszę. Najgorsze, że ty nic nie słyszysz, to jak się... No nic, totalnie. Uda się to jakoś? Jo, uda, poczekaj. Kurwa, za mocno chyba poszła, ta nie spierdoliła. Co na prawo? Nie mogę tego gryśla jebanego przykryć. No i ona trochę, słuchaj, ona ma tam za 4 tony. Dobra, teraz już pójdzie. Dawaj, 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 dawaj. Pójdź do domu, inny bolec założymy. Troszkę, żeby była. Kurwa, na dwa. Ale będzie dym. Trzymają hamulce. Drama. Tam zawleczkę włożyłeś, nie? Gdzie to się tym ustawić? Czym? Bo nie wyjedziesz. Aha, bo ja muszę tam jechać. Może, że ty. Nie wyjedziesz. Nie, stop, stop.
zobaczyć 30, czy mnie w środku. Około 20 dziennie, z komputera do łazienki, myślałem, później do kuchni. 20 tysięcy. Tak, dupa Jasiu. No już nie ten. Nie. Ogólnie średnio to ja robię około 6-7 tysięcy, nie? Może, że coś się robię tak bardziej ruchowo, że możecie zjechać czy coś. Ja nie robię wcale. Tak fotelu od komputera przejeżdżam. Zawsze to ruch. Podobno jest nagroda za najmniej zrobionych kroków. Kurde, jakie ziarko. Ale ładna żółciutka. Będzie jak znalazł na drugi rok do siebu. Zestaw.
Ciekawe, ile tu się im uda ściągnąć. Może akurat coś będziemy robić, jak będą sobie tu działać. A my jedziemy zbierać tą sumę dali. Na luź. Ale będzie mniej pozbierane i jutro to może spadać. Dzisiaj praktycznie pierwsza awaria łańcuch w kombajnie. Od jak, jak w rowerze? Jeden z łańcuch, który jest główny od wszystkiego, który napędza, i powiem wam szczerze, że pierwszy raz się z tym spotkałem. Normalnie jakby łańcuch miał datę ważności. Dzisiaj najpierw jedno ognisko poszło, wymieniliśmy je na nowe, po godzinie dwóch cięcia kolejne dwa, trzy, i tak wprawdzie jeszcze jest, no, dwa razy tak te łańcuchy się zerwie, tak wymienimy wszystkie ogniska. Ale mówię, normalnie jakby to dzisiaj miał datę ważności i tu nie. I Ave Fatima. Praktycznie gdyby nie to jeszcze nie ciągle, wiecie, tu gdzieś kata poprowadzić, tu chodzi. Na pewno nam wszystkim spokło to obłożenie i byśmy mieli to dawno z głowy. Myślę, że to już by była ostatnia przyczepa wtedy. Ale przy okazji, no mówię, chociaż mamy wycierane kopki. No i tak się pogodą, a i tak go nie słychać. Parę to zapewne, nie? Dobła. Ty, powinniśmy to zginąć. Myślę, że ta. Będziemy mieli iść z tym już spokój. On jest w porządku. Tak jest, tak jest. Teraz chwila przerwy. No. Nie mamy. Dobrze, że niedziela. Beleczki. Jutro odpoczynek, się kupę odpocznie, no sobie odpoczniemy, jutro ruszamy dalej. Jak będziemy mieli to wyzbierane, to ruszamy z podglonami. Jeżeli popada oczywiście, no bo jeżeli nie, no to ta ziemia dawno deszczu nie widziała, więc nie ma mowy nawet wyłożyć w sobie. Od czerwca, tak? Tak. No nie, ostatnio popadało 3 litry chyba. No ale. No co to jest? Jeżeli od czerwca tylko 3 litry, to mało. Ale ładny nam wieżowiec już ułożony. Jeszcze 3 z tego pokosu. Wsiądziesz, pojedziesz tam, nie? Dobra. Nie chciało nam się jednak wracać, bo nie ma sensu. Może akurat gdzieś na dobitkę ten pokos nam się przyda. A wtedy już sobie ten napoczniemy, bo w tym jest naprawdę sporo jeszcze belek. Tu ładna belka się trafiła. Sobie ją wykorzystamy.
No i powiem wam, mimo że dużo roboty, ale tak fajnie na spokojnie sobie działamy, nikt nas nie goni. Mamy swój kombajn. Sporo komentarzy jest, na których poodpowiadamy sobie w kolejnym vlogu, bo było bardzo dużo różnych pytań wszelakich. A czemu nie bizon? A czemu to, a czemu nie tamto? To sobie podpowiadałem w kolejnym vlogu już, bo dzisiaj mówię, wydałem sobie vloga. Dziękuję za 50 tysięcy wyświetleń, ale nie miałem czasu zbytnio popatrzeć, co tam się jeszcze pod nim dzieje. Mordeczko, zapodaj mnie tu, ja cię proszę. Parę beleczek, zapodasz mi tu, ja złapię. Dzięki. Więc mówię, już nie chcę tutaj teraz na koniec, bo nie wiem, czy to będzie widać, czy nie będzie tego widać. Nie wszyscy może dotrzymają do końca. Ale sobie wyjaśnimy, co tam w komentarzach piszczy. Ale no ja wiem, że się znajdzie kilka osób już pod tym vlogiem też, co ja bym ułożył 5 rzędów jeszcze. A ja ułożyłem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i mi wystarczy. Też i tak już ostatnie dwa to tak dziwnie, bo musimy wrzucać, bo są drzwiczki, wcale nie są tak wysoko na stodole. To też zanim się wybierze. A mam bliziutko do zjeżdżania, więc nie szkodzi. Każdy wozi jak lubi. Jakbym chciał szybko powozić, to bym pożyczył od Sikory. Pożyczyłbym od niego. A przepraszam, 8 będzie chyba. Czekaj, dobra, jak zostanie. Pożyczyłbym do belek tych dużych, dłużyce. I bym sobie mógł wozić, ale weź to człowieku, później wrzucaj. Te ostatnie poziomy. A tak to jest jak jest. Nam pasuje, więc musicie to niestety, ale uszanować. Bo często tak jest, u innych sypie. U mnie sypało 5,5, a i u innych będzie sypało 10. No i ja się cieszę z tego, co mam. Więc po co drążyć temat? O kurwa, trochę zajedziemy w tym pokosie. O Jezus. Ale cisza, wszyscy pozjeżdżali. Mniej więcej do jakiejś 8 widać było kombajna. Teraz już cisza, spokój. Ktoś jak ma dużo, to taka tragiczna pogoda nie jest. Szczerze, jak to i tak wyschnięte, większość jest na poziomie około 8 wilgotności. Zdarzają się i mniej. U Marcela przężyto 6,3. Bardzo serdecznie Marcela pozdrawiam. Nie wiem, czy uda mi się pojechać do niego, chętnie bym go odwiedził. Jeśli się uda, to na pewno coś nagramy, bo dawno chłopa na vlogach nie było. Ty, poczekaj. A no tak, chwilę po. O kurwa. Ale żeś poszedł. No i pięknie. Także co, to by był koniec dnia trzeciego. Bardzo serdecznie wam dziękuję za uwagę i zostawcie łapkę w górę. Także to, zapraszam na kolejnego vloga. Do kolejnego, na razie, trzymajcie się, cześć.